Rysiaka, zajmuję się nauczycielem przedmiotów artystycznych w Zespole Szkół Plastycznych, pan Andrzej Kacuszak. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, no chcielibyśmy tutaj zaprezentować pracę, znaczy zaczynamy z Panią Dyrektor taki cykl Mistrz i Uczniowie, gdzie co pół roku będziemy się spotykać tutaj właśnie w Domu Kultury i nauczyciele z Liceum Plastycznego będą wystawiać swoje prace i będą też prezentować pracę uczniów. Dzisiaj właśnie Pan Maciej Frydrysiak, który jest nauczycielem przedmiotu fotografia w naszej szkole, prezentuje swoje prace tutaj w tej sali. Pan Stanisław Wójcicki, który uczy rysunku i malarstwa, ale jednocześnie para się fotografią artystyczną, to są te prace tutaj na korytarzu. I prace uczniów, które znajdują się w ostatniej sali. Proszę Państwa, oprócz tego jeszcze mamy tutaj przecież innych artystów, będą muzycy, będą też absolwenci naszej szkoły, których witamy serdecznie. Proszę Państwa, jeszcze jedna sprawa, to są ulotki, proszę sobie brać te ulotki, bo jest ich dużo. Mało tego, tutaj będą przybliżone postaci, są imiona, nazwiska, a poza tym jakiś ślad. Wrócicie do domu, będziecie mieli co... Tutaj akurat w tej fotografii towarzyszą trzy wystawy. Moja autorska, to jest wystawa Kokon, tak? Druga tutaj jest mojego kolegi Stasia Wójcickiego. I jeszcze tutaj w ostatniej sali uczniów. No co, no, staraliśmy się zrobić fajną wystawę. Cieszymy się, że to spotkało się w ogóle z zainteresowaniem kolan, bo wszyscy wiemy, że tutaj mało osób wie w ogóle, że jest liceum plastyczne. Niestety tak jest, ale świadomość tutaj ludzi jest... Jest okazja do tego, żebyście Państwo właśnie zobaczyli, że jesteśmy, że robimy... Jeszcze katalog Pani Agnieszki. Bardzo się cieszymy, że możemy tak Państwa w takim licznym gronie tutaj gościć i tych, którzy są wielbicielami muzyki, jak i tych, którzy są wielbicielami malarstwa i innych artystycznych, plastycznych mediów. Szanowni Państwo, z góry przepraszam za niedyspozycję głosową, jak przestanę mówić, to się troszeczkę wytłumaczę, jeszcze troszeczkę walczę z chorobą, ale jak Państwo widzicie, czego się nie robi. No dla mnie, dziękuję bardzo. Między innymi. Witamy Państwa serdecznie jeszcze raz.